Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na poniedziałek, natura natchnienia. To nie słowa Biblii są natchnione, ale ludzie byli natchnieni. Natchnienie nie działa na słowa i wyrażenia, ale na samego człowieka, który pod wpływem Ducha Świętego zostaje napełniony myślami. Natomiast słowa noszą znamię indywidualnego umysłu. Boski umysł go przenika. Boski umysł i wola zostają połączone z ludzkim umysłem i wolą. W ten sposób wypowiedzi człowieka są słowem Bożym. Jak ten cytat pomaga nam zrozumieć sposób działania biblijnego natchnienia? W kwestii inspiracji niektórzy obsesyjnie podnoszą argument rzekomo sprzecznych ze sobą fragmentów Biblii. Na przykład rozważmy to, jak Ewangelie przekazują treść napisu umieszczonego na krzyżu Chrystusa. Według Mateusza tekst ten brzmi tak. Ten jest Jezus, król żydowski. Według Marka, tak, król żydowski. Natomiast według Łukasza następująco. Ten jest królem żydowskim. Jak mamy rozumieć tę różnicę? Biblia mówi, że całe pismo przez Boga jest natchnione, a więc jest wiarygodne. Jednak poszczególne Ewangelie przekazują różną treść napisu na krzyżu Jezusa. Te dwa fakty dają nam pewne zrozumienie, jak działa natchnienie. Wskazuje bowiem, że natchnienie dopuszcza różne formy przedstawienia danego pojęcia czy wydarzenia w zakresie, w jakim użyte wyrażenia są właściwym opisem. Tam, gdzie ogólne przybliżenie jest właściwym wyrażeniem, jak w przypadku napisu na krzyżu, natchnienie dopuszcza je. Z drugiej strony, tam, gdzie wymagana jest dokładność, jak w pierwszej Księdze Królewskiej, 6 rozdział 1 wiersz, natchnienie zapewnia ją i powinno być zaakceptowane jako takie. Otwórzmy 1 Królewską, 6 rozdział. 6 rozdział i 1 wiersz. W 480 lat po wyjściu synów izraelskich z ziemi egipskiej w 4 roku, a miesiącu 2 panowania Salomona nad Izraelem, w miesiącu Ziw zaczął Salomon budować świątynię Panu. Porównaj Dzieje Apostolskie, 1 rozdział 18 wiersz, z Ewangelią Mateusza 27:5. W jaki sposób wydają się różnić te dwie wzmianki o śmierci Judasza? 1 rozdział 18. On to za otrzymaną zapłatę za nieprawość nabył pole, a opadłszy pękł na dwoje i wypłynęły wszystkie wnętrzności jego. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. Przez długi czas krytycy Biblii twierdzili, że te wersety podają sprzeczne opisy śmierci Judasza. Jednak najnowsze badania językowe wykazały, że słowo przetłumaczone jako upaść w Dzieje Apostolskie 1:18 oznacza także spuchnąć. Zatem prawdopodobne jest to, że po tym jak Judasz się powiesił, znaleziono go, gdy już ciało już spuchło, wskutek czego jama brzuszna pękła i wnętrzności wypłynęły. Chodzi o to, że to, co wcześniej wydawało się sprzecznością, okazało się jedynie nieporozumieniem. Znacząca część Pisma Świętego nie nastręcza problemów.
co do tych nielicznych miejsc, gdzie, jak się wydaje, mamy do czynienia z oczywistymi błędami i sprzecznościami, właściwe jest zachowanie pokory. Kto wie, jak wiele ludzi stało się rozbitkami w wierze wskutek skupienia uwagi na problematycznych fragmentach Biblii. Nie zostaliśmy powołani do osądzania Słowa Bożego, ale do posłuszeństwa wobec Niego. Dziękuję.